Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym pierwszym spotkaniu online w naszym cyklu Jesienią pobudzamy do myślenia. Jest to cykl wydarzeń online wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenia te będą się odbywały na naszym profilu facebookowym, na naszej stronie internetowej, na profilach na Twitterze, na Instagramie i wszędzie, gdzie tylko nas można w sieci dopaść. Jest mi bardzo miło, że pierwszym gościem naszego cyklu i naszych spotkań jest Karolina Bednarz, japonistka, podróżniczka, zapewne Państwu znana skądinąd, reporterka oraz założycielka siostrzanego wydawnictwa i księgarni też Tajfuny. No i skoro Tajfuny, to już oznacza, że będziemy rozmawiać o literaturze japońskiej, czy bardziej konkretnie, albo mniej konkretnie o Japonii. Będzie to spotkanie wokół naszej najnowszej książki w serii z Żurawiem, czyli książki Stacja Tokio Ueno, Yumiri, w przekładzie Dariusza Latosia. O, żeby ta okładka z Państwem została. Na naszym backstage'u tak zwanym, czyli w kuluarach naszego spotkania, czuwa Monika Tatka z działu promocji. Do Państwa dyspozycji jest czat na żywo. Monika będzie czuwała nad tym czatem i będzie pomagała nam, żeby to spotkanie technicznie przebiegło w jak najlepszej atmosferze. Karolina, coś chciałabyś na początek powiedzieć? Chciałabym podziękować za zaproszenie, przywitać się i faktycznie podkreślić, żeby pytać o różne rzeczy, że może jeśli coś w rozmowie okaże się niezrozumiałe, bo jest to książka specyficzna i też napisana w specyficznym kontekście, więc jeśli coś jest niejasne, to od razu będziemy tłumaczyć, o co chodzi. Nie bać i nie krępować, bo to nie ma być taka rozmowa, nie będziemy spoilerować, a przynajmniej będziemy się starać, to jest chyba ważne, więc nie będziemy zdradzać za dużo z książki, aczkolwiek trudno jest w ogóle o niej nie mówić, no ale porozmawiamy raczej o kontekście, tak mi się wydaje, który powinien ułatwić zrozumienie tej książki, gdzieś tam odbiór jej. Tak, dlatego my sobie porozmawiamy chwilę, a potem Państwa zaprosimy do rozmowy w ten sposób, że bardzo proszę o wpisywanie pytań na naszym czacie i następnie my na nie wszystkie odpowiemy. Też nie chcielibyśmy, tak jak jeszcze raz? Chyba, że ich będzie 1000, to chyba na wszystkie nie odpowiemy, ale no to postaramy. Wtedy 2 tygodnie, zgodnie z takim administracyjnym, uczelnianym trybem, 2 tygodnie na odpowiedź pisemną, ale to jakoś damy radę. Natomiast nie chcielibyśmy też, żeby w związku z tym, że książka miała swoją premierę w poniedziałek, nie chcielibyśmy też sprawiać takiego wrażenia, że rozmawiamy tutaj o czymś, czego większość z Państwa nie czytała, więc chcielibyśmy po prostu zarzucać tutaj przynętę, żeby Państwa zachęcić do lektury tej książki. Więc trudno jest nie spoilerować tej książki, w tym sensie, że nasza notka na czwartej stronie okładki już mówi o tym, że główny bohater tej książki nie żyje i jako duch nawiedza park w pobliżu stacji Tokio Ueno, w którym spędził dużą część swojego życia, jako bezdomny. I tutaj jego perturbacje i jego koleje losu są bardzo, bardzo istotne. On w zasadzie po śmierci już rozlicza się ze swoim życiem i jest to życie trudne i po śmierci nie jest łatwiejsze, więc jest to książka, ja powiem szczerze, chciałbym, żebyśmy zaczęli od takich naszych refleksji czytelniczych, takich czysto czytelniczych. Ja muszę się przyznać Państwu, że kiedy przeczytałem tę książkę pierwszy raz po angielsku, to miałem takie wrażenie niezwykłej siły emocjonalnej, w sensie ta książka na mnie bardzo silnie oddziałała emocjonalnie, w tym sensie, że mówi ona o doświadczeniach bardzo trudnych, i unika takiej, czy jakby ucieka od takiej naszej zachodniej
maniery pisania o życiu i śmierci w taki sposób, jako o historii z happy endem. To życie nie musi być z happy endem, więc to jakby mnie najbardziej uderzyło. Nie wiem, jakie jest twoje pierwsze, jak zapamiętałaś pierwszy kontakt z tą książką? Ja czytałam też po angielsku w tłumaczeniu Morgan Giles, wydało to Tilted Axes. I ja mam jednak taką ciągotę reporterską, więc nawet bardziej niż warstwa literacka, która też jest ważna i dobra, podobały mi się tematy poruszane w tej książce. To są tematy, których brakuje w literaturze pięknej, zwłaszcza u nas, w sensie w Europie, w Stanach. Więc i Umiri porusza tych tematów bardzo dużo, różnych, bo pisze i o migracji, pisze o Fukushimie, pisze o tsunami, o jakby zarysowywuje Japonię całkowicie inną od tego, jak my sobie ją wyobrażamy często. Więc dla mnie nie było to szokujące, o tyle, że ja już pisząc reportaże wcześniej mierzyłam się z takimi tematami, ale na pewno pod tym kątem, w ogóle jak jej się udało spleść te tematy i to zrobiło na mnie jakieś takie wrażenie, bardziej niż emocje, gdzieś tam rozkminiałam sobie później, jak to jest, więc tak bardziej zmusiło to do dyskusji i dyskutowałyśmy potem w redakcji, w tej funach o tej książce dużo, więc to takie bardziej było już start do dyskusji, gdzieś tam później toczącej się, więc bardzo się cieszę, że ta rozmowa może sobie trwać dalej. Tą książkę przeczytałam jeszcze raz, nie wiem, kiedy ona się kazała, półtora roku temu, dwa lata temu po angielsku, więc to chyba były takie bardziej, nie wiem, smutna refleksja, nie uderzyło mnie to aż tak mocno na jakimś emocjonalnym poziomie, bo chyba też jako reportażystka nauczyłam się odcinać emocjonalnie od takich rzeczy, ale na pewno gdzieś to była ważna książka. Tak, to na pewno dla nas też było istotnym argumentem, ta warstwa właśnie reporterska, do której przejdziemy, to o czym pisze Umiri, jakie tematy podnosi, i to rzeczywiście był dla nas jeden z głównych argumentów dla wydania tej książki, czyli to, żeby pokazać Japonię z daleka od takich w zasadzie wszystkich mitów i takich stereotypów o niej, od takiego poetyckiego, choć ta książka jest poetycka, ale w taki specyficzny sposób, od takiego poetyckiego pisania o spadających liściach czy kwiatach wiśni, poprzez taki mit właśnie technopostępu i tego właśnie Japonii jako takiego kraju, w którym ludziom się udaje i w zasadzie bogatego. Po ulicy. Bogatego, tak wszystko jest wspaniałe. A po ulicach chodzą tylko mężczyźni w białych kołnierzykach pod krawatem z teczkami. Natomiast no, na mnie zrobił wrażenie też opis chociażby rytuału pogrzebowego. To też jest coś, czego o Japonii w zasadzie nie wiemy, w sensie wiemy, że tam biały to raczej jest kolor właśnie żałobny, ale rzadko jest to opisane w tak sugestywny sposób, jak w tej książce. Ja chciałbym zacząć, żeby tak reportersko jednak, czy tak jak rozmawialiśmy w kuluarach, żeby trochę tą Japonię ponakłuwać dzięki tej książce, w sensie tak powiedzieć o takiej Japonii z daleka od tych stereotypów. Ja chciałbym zacząć od tego, przygotowując się do naszej rozmowy, słuchałem jednego z nielicznych wywiadów z autorką, gdzie ona zapytana, dla kogo pisze, powiedziała, że pisze dla tych, którzy nie mają swojego miejsca. I chciałbym zacząć od autorki, bo Umiri to japońska pisarka, dramatopisarka i eseistka, ale jak wszędzie się podkreśla, jest koreańskiego pochodzenia. I chciałem się ciebie zapytać o to, jak to się wiąże z tym, że nie ma swojego miejsca i tym koreańskim pochodzeniem Umiri? To wszystko jakby tak w skrócie postaram się opowiedzieć, ale jednak ten wątek historyczny jest ważny. Korea była do 1945 roku japońską kolonią przez kilkadziesiąt lat i bardzo dużo Koreańczyków zostało przymusowo wywiezionych do Japonii, żeby pracować w Japonii, i też dużo Koreańczyków poszukiwało jakiejś pracy. Z reguły to byli ludzie biedni, którzy mieli nadzieję, że jak pojadą do
Imperium Japońskiego, to uda im się jakoś odbić od biedy. I Miyumi urodziła się już w Japonii, jej rodzice byli, przyjechali z Korei i ona też właśnie w rozmowach różnych podkreśla, że mieli bardzo podłe prace. To jakby najpodlejsze tak naprawdę w takiej hierarchii japońskiej, ale to były jedyne zawody dostępne dla imigrantów w Korei. Nie chcę teraz skłamać, ale wydaje mi się, że jej tata naprawiał maszyny do pacinko, czyli to są takie, można powiedzieć, trochę hazard, zabawy w kuleczki. Hazard teoretycznie zabroniony, no ale powiązany z mafią, jakby no to nie są... Nie jest to kariera, której ktokolwiek by pragnął. Mama pracowała w jakimś klubie. No i ona zawsze, już odkąd była dzieckiem, czuła, że nie jest, no, nie wiem, mówiła po japońsku, chodziła do japońskich szkół, ale ze względu na jej pochodzenie była wyśmiewana, wytykana palcami. I to ta dyskryminacja, ta nienawiść sprawiła, że ona od młodych lat czuła, że nie jest u siebie. Nawet czytałam jakąś rozmowę z nią dzisiaj jeszcze w ogóle w kontekście jej pierwszej książki, która została wydana po angielsku lata temu, Gold Rush, i ona otwarcie mówiła o próbach samobójczych swoich, że po prostu czuła, że no, nie może wrócić do Korei, bo nawet nie wiem, nie zna tam tego kontekstu, nie ma już tam bliskich, bliski ma w Japonii, ale też nie czuje, że jest stricte Japonką. I mimo tej bolesnej historii, te napięcia na linii Korei i Japonii są nadal potężne. Poziom nienawiści takiej rodzącej się z nacjonalizmu wobec Koreańczyków jest potężny. Mimo tego, że to Japonia była kolonizatorem, Japończycy tak naprawdę nigdy nie przeprosili za to, co się stało, za to, że zmuszali kobiety do pracy seksualnej, że wywozili tysiące ludzi do przymusowych prac. Więc takie... Sami to znamy z polskiej historii, że nieprzepracowane tematy niestety wracają i odbijają się echem. No i ona zawsze czuła, to się jej powtarza w jej twórczości, widać w jej życiu, że nie mogła do końca, no nie wiem, nie jest ani z Korei, ani z Japonii, koreańskiego pochodzenia, ale mieszka w Japonii. Nie była akceptowana tu i wcale nie byłaby akceptowana w Korei. W Korei też obraźliwie podchodzi się do osób, które jakby mieszkają w Japonii, że nie są już niby... nie są prawdziwymi Koreańczykami, więc ten mit krwi po obu stronach morza jest ważny. I ona długo też szukała miejsca dla siebie w Japonii. Mieszkała w różnych miejscach, urodziła się w Yokohamie, teraz mieszka w prefekturze Fukushima, w jednej z miejscowości, która mocno ucierpiała podczas tragedii, tsunami, trzęsienia ziemi, bo czuła, że nie wiem, osoby, które ewakuowały się na przykład z prefektury Fukushima, do tej pory są mocno dyskryminowane w Japonii i patrzy się na nie z pogardą, powiedziałabym. Najchętniej, jakby gazety piszą nawet o sytuacjach, kiedy rodziny nie godzą się na ślub na przykład, kiedy dowiadują się, że jedna z osób jest z prefektury Fukushima, no bo promieniowanie, jakieś tam różne traumy, to jeszcze za mało czasu minęło. Tak też było dziesiątki lat temu w kwestii Hiroshimy czy Nagasaki. I ona postanowiła pojechać tam, bo czuła, że jeśli to jest miejsce, z którego wszyscy uciekają i takie miejsce mocno gdzieś tam napiętnowane w wyobraźni, to może ona tam znajdzie swój dom. I powtarza w wielu rozmowach zresztą, że ona nie czuje, że jest ani Japonką, ani Koreanką. Że ona czuje się zawieszona pomiędzy i mam wrażenie, że ta książka Stacja Tokio Ueno też trochę w postaci głównego bohatera to pokazuje, że on niby był z Fukushimy, ale tak naprawdę całe swoje życie spędził w Tokio jako pracownik na godziny, do konkretnych gdzieś tam na kontrakt. W pewnym momencie w książce pada zdanie, że on przez 30 ileś lat małżeństwa ze swoją żoną widział, w sumie jakby zsumować dni, które spędzili razem, to może wyszedłby rok. Więc i on był w stanie takiego zawieszenia i ona jest, i mam wrażenie, że to jest taki motyw, który się mocno przewija. Jest tyle istotny, że nam się wydaje, że Japończycy to taka homogeniczna grupa. Japońscy politycy też powtarzają, że to jest naród 100 milionów tam serc bijących jak jedno. Powtarzali tak za czasów imperialnych jakichś podbojów, powtarzają tak teraz, więc w takim kontekście, nie wiem, pamiętajmy,
nie wiem, my sobie tak myślimy, o, Yumiri, imigrantka z Korei, no trochę to ją powyśmiewają, oj tam, ale ona cały czas dostaje groźby, wręcz jej antyfani grożą, że ją zabiją, że podłożą bombę pod, nie wiem, księgarnię czy miejsce, gdzie ona będzie miała spotkanie. Jej książki są bardzo poczytne z jednej strony, a z drugiej wywołują bardzo dużo emocji, bo Yumiri pisze wprost, no nie wiem, nawet w stacji Tokio Ono krytykuje cesarską rodzinę, no jakby narusza jakieś różne tabu. Więc wydaje mi się, że sama postać jest fascynująca i też jest samotną matką, imigrantką i to nawet już nawet trudno powiedzieć imigrantką, z imigranckiej rodziny pochodzi, no ale już jest osobą urodzoną w Japonii, a mimo wszystko choćby, nie wiem, no mówi świetnie po japońsku, pisze po japońsku, mieszka w Japonii, a i tak przez wielu Japończyków nie zostanie uznana jako Japonka. Więc to jest chyba, gdzieś tam warto pamiętać, że Japończycy to nie tylko, nie wiem, że mit krwi jest potężny w Japonii, że my też te dziesiątki, nie wiem ile tych tysięcy kilometrów jest do Japonii, no ale bardzo daleko. Nam się wydaje, że wszyscy Japończycy są tacy, siacy i owacy, że Japończycy to jest jakiś taki monolit i tak nie jest. I dajemy się łatwo nabierać i mediom, które powtarzają, że Japonia to wabi-sabi. Zawsze co roku są jakieś tam nowe hasełka. A Yumiri gdzieś tam, to za to chyba lubię jej pisarstwo. Zawsze wbija tą szpilkę i pokazuje, że wcale tak nie jest, że może w telewizji najwięcej jest tych bogatych i pięknych, ale też są samotne matki, też są imigranci, też są osoby biedne, bezdomni i tak dalej. No właśnie, i też ja po naszej rozmowie wrzucę ten link do tej rozmowy z Yumiri, bo to jest rzeczywiście bardzo wzruszające, jak ona siedząc w swojej księgarni, którą też prowadzi właśnie tam w tej prefekturze Fukushima, i ona prowadzi, właśnie to jest takie miejsce, gdzie ludzie mogą się spotykać, i ona opowiada o tym, jak ona poczuła, że to jest jej miejsce, kiedy się wydarzyła ta katastrofa, i że to właśnie tam ona może się odnaleźć. Więc skoro już wspomniałaś o tej bezdomności, rzeczywiście ten wątek jest tutaj społeczny bardzo istotny w tej książce. Główny bohater właśnie po tym, jak pracuje na godziny, po tym, jak właśnie przyjeżdża do Tokio, on kończy właśnie w tym parku. Jakie to ma znaczenie, że to jest akurat park Ueno, Tokio Ueno, i to, że tam są bezdomni, czy ich nie ma, jak to wygląda? Ty byłaś w Japonii, więc jak to wygląda też w kontekście bezdomności w tym parku? No, park Ueno jest jednym z tych miejsc, gdzie faktycznie bezdomnych jest najwięcej, ale to jest bardzo istotne miejsce z wielu powodów. Po pierwsze, tuż po wojnie, także jakby gdy ludzie zaczęli zjeżdżać do Tokio w poszukiwaniu pracy, często ludzie wracali, nie wiem, ileś milionów żołnierzy wracało z frontu, z Mandżurii, z byłych kolonii. Często to byli, nie wiem, rolnicy, chłopi mieszkający na północy. Północ Japonii przez stulecia była bardzo biedna, mówiono, nadal się mówi mocnym, silnym dialektem, więc ludzie wsiadali w pociąg i ten pociąg, jakby oczywiście tak mówię, upraszczam, no ale ta najważniejsza linia JR, czyli tego japońskiego PKP, właśnie dojeżdżała do stacji Tokio Ueno, która znajduje się na północnym wschodzie metropolii, i to był taki pierwszy punkt, do którego zjeżdżano się właśnie z prowincji, z północy, więc to z reguły była, to były osoby niewykształcone, biedne, bardzo biedne, często kalekie, które, no nie wiem, bo byli weteranami wojennymi na przykład. Więc kiedy czyta się o powojennym Tokio, to park Ueno cały czas się przewija jako to miejsce, gdzie koczowali i nocowali właśnie inwalidzi wojenni na przykład. Osoby bezdomne, gdzie powstawały pierwsze takie czarne targi, czymś mówi się czarne targi. Chodzi tutaj o jakiś nielegalny handel. Kobiety kręciły się dookoła dworca Ueno, żeby sprzedać swoje ciała tak naprawdę w poszukiwaniu jedzenia. I to było takie miejsce spod ciemnej gwiazdy, byśmy tak powiedzieli, ale jednak niektórym się udawało. To był ten pierwszy punkt kontaktu z miastem. I to jest jedna z twarz parku Ueno. Ale z drugiej strony park Ueno to też zoo, to jakby ten cały park Ueno mieści w sobie
kilka najważniejszych muzeów tak naprawdę całego narodu i całego kraju, więc z jednej strony mamy bezdomnych, no, pomyślmy sobie o latach, nie wiem, 50. tuż po wojnie, są inwalidzi, żebracy, osoby bezdomne, kobiety, które sprzedają swoje ciała, też często bezdomne, jacyś robotnicy szukający pracy na godziny i mamy piękne muzea, obrazy, nie wiem, słonie w zoo i rodziny, które idą, nie wiem, ze swoimi dziećmi zjeść ciasteczka w kształcie pandy. Więc to jest takie miejsce mocno kontrastowe i myślę, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu stacja Ueno, park Ueno kojarzył się ludziom raczej z no, takim miejscem szemranym. Teraz to jest miejsce, gdzie spotykają się znajomi na spacer, gdzie się zabiera dzieci właśnie, żeby zobaczyć, bo się nowa panda urodziła w zoo. Więc to jest miejsce, gdzie się idzie do muzeum, bo jest jakaś tam nowa wystawa znanego malarza i raczej nie myśli się o tym, że to jest ogromny kompleks, nie, trudno mi jest powiedzieć, jak duży. Po prostu do tych części, gdzie mieszkają osoby bezdomne, to jakby często mówimy o takich naprawdę domach, które sobie budują. Tam się pojawia taki motyw w książce niebieskiej płachty, niebieskiego brezentu i to jest taki najczęstszy element budowy takiego domu. To są całe miasteczka, namioty, szałasy, które no, po prostu tam się nie zachodzi. Osoby, które chodzą do parku, wiedzą, że nie chodzić, ale kiedy ja rozmawiam z Japończykami, z moimi znajomymi, albo w ogóle, nie wiem, z bohaterami moich tekstów, oni tego nie widzą. Dopiero jakby trzeba trochę uświadomić, że ej, słuchaj, jak kręcisz tam w lewo, to przecież te niebieskie płaszcze, tam mieszkają ludzie, nie, no co ty, to tam jakiś tam schowek, no nie wiem, może jakieś parki tam się mają, no bo, no nie wiem, jest taki obraz, że to są raczej ludzie, no bardzo powielany jest ten stereotyp osoby bezdomnej, prawda, osoby, która ma problem z alkoholem, problemy takiego rodzaju, to, więc lepiej nie widzieć. Takie płachty też są w parku Yoyogi, który gdzie ja akurat zbierałam materiał do reportażu. Więc to są parki, które z jednej strony mają największą społeczność osób bezdomnych, a z drugiej są najbardziej polecane w przewodnikach. Jako jakby znajdują się blisko jakiejś atrakcji turystycznych. Yoyogi jest zaraz obok jednej z największych świątyń w Tokio. Więc ja mam wrażenie, że to jest ten taki kontrast tego, co my byśmy chcieli myśleć, czym jest Japonia, czyli że są te muzea, jest zoo, jest fajnie, są, nie wiem, jakiś popcorn w dziwnym smaku i ciasteczka w kształcie pandy. I to jest ta Japonia, z którą 99% osób, jak pojedzie do Japonii na te 2 czy 3 tygodnie i liźnie tej Japonii, to jest ten poziom, którego doświadczy. I ta Japonia też istnieje, to nie o to chodzi, żeby ją wymazać, ale jeśli chcemy doświadczyć tej pięknej, wspaniałej, uroczej Japonii, to też musimy pamiętać, że jest też druga strona medalu, no i Yumiri w dosyć taki no bolesny sposób, tak jak ty powiedziałeś, że to nie jest lektura, która zostawia nas, no, gdzieś tam daje kopię w brzuch miejscami, przypomina o tym, że wiele rzeczy, które to też jest dla mnie ciekawa lektura jako osoby, która cały czas gdzieś tam walczy z tym, jak postrzegamy płytko i stereotypowo Japonię. Ona jako, z jednej strony jest Japonką, ale jednak patrzy na to trochę inaczej, bo zawsze czuła się, że jest na zewnątrz. Pokazuje, że ten pęd ku pieniądzom, pęd ku rozwojowi, ta chęć ogromna zachowania twarzy organizacji jednych igrzysk, drugich, że to ma swoją cenę. I wydaje mi się, że my wspominamy, także i tym bardziej jest to ciekawa i dobra książka w kontekście igrzysk. I dobrze może, że te igrzyska sobie przeczytać ją wcześniej, bo jedną z takich klamr, które są w tej książce, są właśnie igrzyska. Igrzyska z 60. Jezu, że mnie skłamała. 64. 63 mi miga, ale myślę sobie, to nie jest podzielne. Nie może być. Nie, 64, tak. Bo główny bohater pracuje przy budowie obiektów właśnie na te igrzyska. I taka świadomość, że my kojarzymy igrzyska z czymś wspaniałym, pięknym, święto sportu, fair play, a on pracuje w podłych warunkach, za podłe pieniądze i tak lepsze niż to, co by zarobił na północy, ale mimo wszystko czuje ten taki dysonans i jest go świadomy i to poczucie takiej beznadziei no, gdzieś tam przenika tą książkę. I w kontekście igrzysk teraz,
to nie jest tak, że jest o wiele inaczej. Nawet Ju Miri w posłowiu książki, która też jest w polskim wydaniu, mówi, że ją do napisania tej książki zainspirował fakt, że Tokio miało być organizatorem igrzysk, więc zaczęto pisać w japońskich mediach o takich, jak to powiedzieć, o czyszczeniu, takich, albo jak oni nazywali, akcje upiększające, czyli tak naprawdę wyrzucanie pyłą z parków, między innymi parku Ueno, osób bezdomnych, ale to nie jest tak, że znajdowano im, nie wiem, mieszkania i zadbano o nich. To nie było tak, że japoński rząd stwierdził, kurczę, faktycznie jest problem i ogarnęliśmy, trzeba coś z tym zrobić, tylko po prostu wywalą z jednego parku gdzieś tam jeszcze dalej, żebyśmy, no nie wiem, poza te ścieżki i drogi, którymi chodzą turyści, którymi będą chodzić sportowcy, więc udajmy, że problemu nie ma. No i niestety jest. Niestety, zwłaszcza teraz tej całej sytuacji COVID-a, różnych politycznych teraz, nie wiem, rozgrywek i takich przetasowań na japońskiej scenie politycznej, to, nie wiem, wydaje mi się, że raczej będzie gorzej niż lepiej i ta książka to gdzieś tam pokazuje i zarysowywuje kontekst. To nie jest aż tak różowo i pięknie, jak my byśmy chcieli wierzyć, że jest. To jako taki mały przerywnik do naszej rozmowy, ja chciałem Państwa zachęcić do zadawania pytań. Nasz czat jest wciąż otwarty i chętnie tutaj będziemy rozwijać wątki, jeśli one są zbyt mało satysfakcjonująco przez nas omówione. Natomiast to jest ciekawe, co powiedziałaś, wracając do naszej rozmowy, że w zasadzie z tego, co mówisz, wynika, że Japończycy bezdomnych nie traktują z pogardą, bo oni po prostu ich nie widzą. Tak? Dobrze rozumiem? Wydaje mi się, że to jest mieszanka dwóch rzeczy. Z jednej strony ich nie widzi, ale jeśli już ci wpadną w twoją linię widzenia, no to raczej zakładasz, że, no nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest różne postrzeganie od tego, co my myślimy w Polsce, że raczej nie wierzymy w to, że my też moglibyśmy wylądować na ulicy, że nam też mogłoby się życie posypać, raczej to musi być jakaś osoba z problemami, nie wiem, pijąca, coś na pewno, jakby pogarda, jakaś wyższość jest w sposobie myślenia, myślę, wszystkich, i Polaków, i Japończyków, i trzeba włożyć dużo pracy w to, żeby tak nie myśleć, bo jednak sposób, w który politycy czy media mówią o takim problemie, nie różni się zbytnio od tego, jak się mówi w Polsce, w Japonii, ale ja właśnie zastanawiałam się nad tym i dlatego mnie osobiście jakoś bardzo interesowało i spędziłam trochę czasu z osobami bezdomnymi w parku Yoyogi, z kobietami, bo mnie też właśnie interesowało to, że nawet jeśli się pisze o osobach bezdomnych, nawet tak jak u Ju Miri, to pisze się głównie o mężczyznach, którzy pracują na budowie, a niekoniecznie o kobietach i o tym, że się mierzą jednak z innymi problemami w takim świecie. No i nie wiem, zdałam sobie sprawę, że ja też przez wiele lat i przez wiele wyjazdów nie widziałam tych osób. Dopiero musiałam nauczyć się je widzieć i ja mam wrażenie, że jeśli jesteś osobą uprzywilejowaną, bez względu na to, czy w Japonii, czy w Polsce, no ale Japonia jako ta trzecia gospodarka świata, ten mit, my Japończycy, my Japonia, w Japonii też jest silny. To nie jest tak, że my sobie wymyśliliśmy nie wiem, obraz Japonii jako krainy mlekiem i miodem płynącym, a wszyscy Japończycy uważają, że wszystko jest beznadziejne, bo to by nie było jakby taki mit łatwo utrzymać. Japońscy politycy, media, chociaż to akurat się powoli zaczyna zmieniać, utrzymują taki, no nie wiem, mit potęgi Japonii i wydaje mi się, że jednak jest takie założenie, że jeśli nie pracujesz, jest ten kult pracy. No właśnie. Trzeba było pójść do pracy. Trzeba było pójść do pracy, trzeba było zapracować. Jakby pracował, czy jakby pracowała, to by przecież na ulicy nie była. I nikt się nie zastanowi nad tym głębiej. Łatwiej po prostu rozkwitować, że no nie wiem, ja haruję jak wół i mam gdzie mieszkać, więc trzeba iść do roboty. Więc wydaje mi się, że ten taki mit merytokracji, mit tego, że wystarczy pójść do pracy i wszystko będzie dobrze, ma się dobrze i u nas, i w Japonii, i że im głębiej ja zaczęłam to analizować, tym bardziej doszłam do wniosku, że jednak nie różni się w wielu jakby, kwestiach tak jest. I ta książka trochę odwraca to takie stereotypowe postrzeganie, bo po pierwsze, że wrzuca bezdomną osobę w centrum narracji i mówi, hej, my tu jesteśmy,
hej, nie jesteśmy tacy, jak tobie się wydaje, umiemy, mamy przemyślenia, mamy uczucia, umiemy się, nie wiem, wiele różnych rzeczy pracowaliśmy. On jakby, ta praca cały czas się przebija przez tą książkę. Nie jest tak, że główny bohater był osobą leniwą, uzależnioną i jakkolwiek my byśmy sobie chcieli wyobrazić, że taka osoba, że taka osoba jest taka, a nie inna, no to jednak ten wątek pracy, wątek tego, że on poświęcił tak naprawdę swoje życie, swoje szczęście po to, żeby móc utrzymać swoją rodzinę z powrotem w prefekturze Fukushima, no zaprzecza temu stereotypowi i wydaje mi się, że dlatego ta książka jest taka niewygodna, bo możemy ją czytać jako książkę o Japonii i na wielu płaszczyznach powinniśmy, ale też wydaje mi się, że ta książka powinna, że lektura tej książki powinna też wywołać w nas dyskomfort ze względu na to, czy mieszkamy w Holandii, w Polsce, w Stanach, że mamy tendencję do upraszczania świata i że rzadko dajemy głos takim osobom. I wydaje mi się, że to jest duża wartość tej książki, że narratorem jest osoba bezdomna, pracownik, taki robotnik, osoba z niskiej klasy społecznej. Są osoby, które nie mają głosu w przestrzeni publicznej i w Polsce, i w Japonii. I to, że Yumiri udało się to uchwycić z empatią, nie robiąc jakiejś wydmuszki z głównego bohatera i nie robiąc jakiegoś tutaj stereotypu, no to jest coś, za co ją bardzo cenię. I wydaje mi się, że to jest jednak ta rzecz, którą, jak mówiliśmy wcześniej o odczuciach i emocjach, to był gdzieś tam ten taki wątek, który gdzieś się pojawiał w mojej głowie, że to jest ważne, żeby też bohaterowie japońskiej literatury to nie byli tylko jacyś pisarze, którzy podkochują się w młodych kobietach w kimonach, a takich książek jest bardzo wiele i przez wiele lat to takie książki, Kawabata, Tanizaki, to był kanon tej japońskiej literatury, no i nie wiem, ja bardzo bym chciała, żeby to się zaczęło zmieniać, więc myślę, że to jest jedna z tych książek, która pomoże w tym. I to też, tak jak mówisz o tym właśnie, co Yumiri, czy jak Yumiri wykorzystuje tego swojego głównego bohatera do swoich celów, to też nie jest tak, że to jest taki naturalizm znany nam skądinąd, XIX-wieczny też, gdzie powiedzmy były te tematy pokazane. To znaczy, to mi się podoba, że jej się udało też tak jakby znaleźć dla niego taką jego własną poetycki sposób wypowiedzi. Ale to nie jest taka poezja rozumiana jako, bo to zawsze jest taki problem, kiedy jest bohater właśnie taki z północy, z nizin społecznych i nagle on tu zaczyna, wyjeżdża z poezją, czy jakby wyraża się poetycko, to tutaj miałem wrażenie, że to nie, pewnie po japońsku to jeszcze bardziej, bo tam wchodzą te kwestie dialektalne. Natomiast tutaj ja też po polsku i po angielsku też miałem wrażenie, że to jest całkiem tutaj zachowany taki balans, zdrowy balans między tym, kim on jest, a jak on mówi, jak on się wyraża. Też konstrukcyjnie to jest książka dość chaotyczna, co ma pozytywny i negatywny aspekt. Negatywny jest taki, że jak człowiek jest zmęczony i się nie skupi, to może odpłynąć, ale wydaje mi się, że to, że ona nie ma takiej linearnej budowy, to nie wiem, to jest chyba dobre, bo to pokazuje, że to wszystko, to jak my pamiętamy rzeczy, jak my myślimy o świecie, jest o wiele bardziej skomplikowane, pogmatwane, niż chciałoby się nam wydawać, więc jest trochę różnych klamr kompozycyjnych, ale mimo wszystko są fragmenty, gdzie, nie wiem, on słucha jakichś rozmów ludzi w parku, to się zlewa ze sobą, więc też wymaga ta lektura uwagi na pewno. To nie jest taka lektura, którą można sobie tam, chociaż moja mama przed spotkaniem powiedziała, że naraz przeczytała, więc no można, ale wydaje mi się, że więc pozdrawiam oczywiście, ale no ale wydaje mi się, że przynajmniej ja czytam ją na ileś razy, bo musiałam sobie niektóre fragmenty mocniej przemyśleć, tym bardziej, tak jak wspomniałeś, pojawiają się opisy rytuałów, pojawia się też Yumiri, wchodzi czasami jako narratorka i opowiada, a to i tłumaczy jakieś rzeczy, igrzyska, tą właśnie migrację, Park Ueno, jego historię, więc to też, ja mam wrażenie, że mi się to bardziej trochę czytało jak reportaż miejscami niż nawet jako powieść, że były takie bardziej poetyckie fragmenty, o których mówisz, ale że bardzo dużo takich fragmentów ciekawych dla mnie to były te fragmenty, które gdzieś tam
nie wiem, była taka stopklatka i hej, jesteśmy tutaj, albo o, tu jest taka miejscowość, tutaj to wygląda tak, a nie inaczej, ale na pewno to nie jest zrobione w sztuczny sposób, więc jeśli ktoś teraz ma takie pytanie, że ojeju, to ja jednak odpuszczę, to broń Boże, warto na pewno to przeczytać. No bo też nie można, mów. Wydaje mi się, że nie wiem, mamy taki obraz japońskiej literatury. Ja bardzo, jakoś to jest moja jedna z takich głównych misji moich prywatnych, żeby uświadomić ludziom, wszystkim, sobie w ogóle, że japońska literatura to nie jest gatunek literacki. Mam wrażenie, że bardzo często mówimy, że japońska literatura to jest minimalistyczna, oniryczna, taka, siaka, owaka, bo przeczytaliśmy trzy książki, które zostały, tak jak już wcześniej wspomniałam, wypromowane, bo mają taki, a nie inny obraz Japonii i nam się wydaje, że w 120-milionowym kraju wszyscy piszą tak samo i że japońska literatura jest po prostu, że możemy ją zdefiniować stylistycznie, tak nie jest. Dlatego ta książka jest istotna dla mnie też osobiście i w ogóle w kanonie i japońskim, w Japonii, ale też kanonie japońskiej literatury w tłumaczeniu, bo pokazuje, że głosy są różne, style są różne i że jeszcze przed nami jest tyle książek, wszystkimi wydawcami, tyle książek do wydania, tyle głosów do poznania, że nawet jeśli coś jest trudne, nawet jeśli coś nas zadziwi i wytrąci nas z tej równowagi, stwierdzi, hola, hola, ale gdzie są koty, gdzie są płatki wiśni, gdzie są kimona, nie wiem o co chodzi, to no nie wiem. Ja wychodzę z założenia, że tylko z poczucia dyskomfortu jest jakiś rozwój i tylko z poczucia dyskomfortu jest nauka. Więc ja bardzo zachęcam, że jednak ten dyskomfort, który ta lektura, myślę, większość dobrych książek wywołuje, żeby wziąć i to potraktować jako coś dobrego. Dobrze. I mam nadzieję, że nie onieśmieliliśmy Państwa tą opowieścią o Yumiri, o stacji Tokio Ueno. My sobie jeszcze chwilę porozmawiamy, natomiast bardzo zachęcam do zadawania pytań. To nie muszą być pytania o tej książce, natomiast ja też chciałem przypomnieć i tak powiedzieć, że Państwo to bardzo często nas pytacie, będzie e-book tej książki, to odpowiadam na pytania, które się gdzieś pojawiają też w przestrzeni na naszym Facebooku, będzie e-book dostępny od 21 września, więc już całkiem niedługo, a obecnie trwa na naszej stronie internetowej 15% zniżka, promocja na stację Tokio Ueno, ale też na wszystkie książki z serii z żurawiem, w której właśnie staramy się, tak jak mówisz, pokazywać różne oblicza Japonii i płatki wiśni, i koty, tak, zestaw obowiązkowy, natomiast właśnie Yumiri to też jest coś, co chcielibyśmy pokazać. Ja chciałem jeszcze cię o jedno zapytać, bo tam jest też, i to się pojawia też w opisach tej książki, taki motyw połączenia życia tego bezdomnego z życiem czy z biografią cesarza. I w zasadzie dyskutowaliśmy w redakcji o tym właśnie, że jakby tego tam nie jest aż tak, to nie jest nachalne, to nie jest namolne i zastanawialiśmy się, jak bardzo to jest rzeczywiście istotne dla Japończyków. Trochę to już powiedziałaś o tym, że to jest istotny ten kontrast w ogóle, w sensie, że to jest trochę, jeśli dobrze rozumiem, zamach na rodzinę japońską, w ogóle takie zestawienie. Zamach to jest silne słowo, na pewno jakaś krytyka. Wydaje mi się, że ta jakby idzie historia rodziny cesarskiej i jego i rodziny narratora, bo z tego, co dobrze pamiętam, to jego syn rodzi się wtedy, kiedy rodzi się cesarz, czy on też widzi cesarza podczas, tak. Tam są różne takie momenty, też pod sam koniec, więc jakby, nie wiem, dla mnie to było po prostu pokazanie, że nie, wcale nie jesteśmy równi, wiadomo, że to są dwa skrajne przykłady, bardzo skrajne, ale pokazanie, że to wszystko tylko zależy od tego, gdzie się urodzisz, że jakby można byłoby zamienić miejsca i ta osoba, która jest w rodzinie cesarskiej, mogłaby być bezdomną osobą w parku Ueno i na odwrót.
I chyba to jest taka najbardziej kontrowersyjna myśl, którą można wynieść z tej książki, że to nie jest, się nie wiem, ja sobie tak pomyślałam, czytając to, że tak naprawdę to wszystko jest kwestia pecha, szczęścia, losu. To nie jest tak, że on zrobił coś źle, że on nie zasłużył na dobre życie, albo że cesarz czy ktokolwiek w rodzinie cesarskiej zasłużył bardziej. Że pod egidą i pod tą flagą rodziny cesarskiej robiono bardzo dużo okrutnych rzeczy, historycznie rzecz ujmując, nawet podczas II wojny światowej, ale to w ogóle nie zostało rozliczone i nadal możesz sobie, jakby, to też chyba ważne jest z punktu geograficznego, taki, jakby to jest ile, parę kilometrów między Pałacem Cesarskim a Parkiem Ueno i że taki malutki dystans, tam jest taki fragment w książce, że on, nie chcę teraz przekręcić, mam nadzieję, że tego nie przekręcam, ale widzi cesarza, który jedzie w odwiedziny chyba do któregoś z muzeów i zaczynają czyścić ten... Bo jak cesarz przejeżdża swoją limuzyną, no to on musi widzieć piękny, wymuskany parciak. No, cesarz Japonii nie wychodzi na sobie na spacer i nie stwierdza, dobra, nara, to ja idę sobie na spacerek do parku Ueno. Wszystko jest zaplanowane, tak naprawdę siedzi cały, spędza całe życie w swoim pałacu, czy gdzieś tam w swoich ogrodach zamkniętych i Japończycy mają bardzo mały w ogóle z nim kontakt, mało go widzą, on mało wychodzi do ludzi. No i ten motyw, kiedy trzeba czyścić ten park na jeden dzień, żeby cesarz mógł przejechać i pójść do muzeum, to jest to taka chyba najmocniejszy taki moment, takiego najmocniejszego przytyku. I wydaje mi się, że część osób to może jakby, nie wiem, wywołać jakiś szok i wręcz nie poczują złość i nienawiść do w ogóle autorki, i w ogóle jak można tak napisać, ale ja mam też takie poczucie, że przynajmniej te osoby, które, z którymi gdzieś tam ja się przyjaźnię i znam w Japonii, że to jest trochę takie naruszenie tabu i że to przynosi ulgę, że nie powiesz tego otwarcie, nie możesz tego tak skrytykować w pracy, w rodzinie czasami, a tutaj ktoś to napisał właśnie, skrytykował, no tak, tak jest. Bo że... tutaj trzeba powiedzieć, że oni sobie po prostu patrzą w oczy, cesarz tak. z głównym bohaterem patrzą sobie po prostu w oczy. Co też jest tak. jakby, to jest taki subtelny gest, ale jednak jak się okazuje w kontekście... Naprawdę on powinien być schylony w pół, mówić bardzo grzecznym do niego językiem i się kajać. Nie można sobie pójść i zapukać do cesarza i spojrzeć mu w oczy i z nim porozmawiać, więc to jest taki moment mocno symboliczny i wydaje mi się, że to jest taki jakiś katarsis w tej książce, to przynajmniej dla mnie było. Ten moment, kiedy on, no nie wiem, no tak jak mówisz, spotykają się, patrzą sobie w oczy, czy są ułamek sekundy, są niby równi, ale jednak wręcz przeciwnie, w ogóle nie są. Pojawiły się w międzyczasie pytania. Pani Weronika Ryś pyta, pozdrawiamy serdecznie, pyta o bezdomność, podrążmy więc jeszcze trochę ten temat. Japoński rząd sprawia wrażenie dość bezwzględnego w sprawie bezdomnych. Czy w takim razie ktoś tym bezdomnym w jakikolwiek sposób pomaga? To pewnie ty widziałaś jakieś osoby, które właśnie w jakiś sposób... To też w ogóle jest na samym początku książki opisane, że w taki dzień przychodzą tacy tam chrześcijanie, w inny dzień tacy i śmacy, że najpierw trzeba wymodlić swoje, najpierw jest, jak to... Nie mam przy sobie teraz, jestem tak, widzicie, przygotowana. Najpierw trzeba te alleluja i zdrowaśki i wszystko zaliczyć i dopiero potem się dostaje posiłek. I ja brałam udział w takich, trudno to nazwać mszami, na takich spotkaniach i faktycznie to tak wygląda, że zbierani są bezdomni z całego parku, oni przychodzą, odstają tą godzinę czy półtorej i potem dostają posiłek. Z reguły to jest z samego rana, czyli to nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, hej, dajemy wam jedzenie, z reguły jest warunek. Są też grupy takie niezwiązane z żadnym wyznaniem, które raz na przykład na tydzień czy raz na miesiąc rozdają posiłek, ale to są raczej inicjatywy oddolne, czyli albo to będą jakieś grupy wyznaniowe, albo organizacje pozarządowe, ale rząd jako rząd tak naprawdę umywa ręce, a wręcz raczej czyści, na przykład budując jakieś kolce, gdzie, żeby nie można było się położyć. Jest taki design przewidziany ławek. Ja bym zachęcała do tego, żeby zwrócić uwagę na to też w Polsce, jak w niektórych przestrzeniach publicznych jest to przewidziane, że też tak się o to dba, że jakby jest
Ktoś myśli o tym na poziomie planowania przestrzennego, żeby osoby bezdomne tam nie spędzały nocy. Więc to są na pewno takie działania przemyślane na poziomie samorządów, na poziomie miast. To nie jest tylko tak, że tak sprawa wygląda tylko w Tokio. Osoby bezdomne są też w każdym tak naprawdę mieście japońskim. I tutaj taką chyba puentą troszkę zakończę ten motyw opowiadania o problemie. Na pewno więcej pisałam w swojej książce Kwiaty w pudełku. Można sobie gdzieś tam szerzej kontekst doczytać, ale w Kumamoto, mieście, które zostało mocno zniszczone w trzęsieniu ziemi kilka lat temu, japoński rząd postanowił, że przeznaczy dziesiątki milionów dolarów w przeliczeniu na odbudowę zamku, który był atrakcją turystyczną. Ale osoby bezdomne, które mieszkają teraz pod mostem, który się idzie do zamku, jakby nie dostają ani grosza, ani jena za pomogi, bo założenie jest raczej takie rządowe, że po prostu masz iść pracować i nie rozumieją tego, że bardzo tych dużo osób nie może z wielu powodów. I tutaj nie będę robić wykładu na temat tego, jakimi problemami się mierzą, ale różnymi. Więc jakby dla tych dwóch osób szkoda pieniędzy, a na jakieś tam atrakcje turystyczne są. Więc to jest raczej takie podejście rządowe, czyli raczej jeśli jakaś mała organizacja, ludzie z sąsiedztwa i tak dalej się nie skrzykną, to jest ciężko. Na pewno dużo tych osób pracuje, zbierając śmieci, wykonując jakieś prace, też na budowach stadionu, jakby mówimy o kraju, który będzie hostował igrzyska. No ale na pewno raczej założenie rządu jest takie, że bezdomność jako problem nie istnieje. I też tak w ramach takich trzeba sobie uświadomić, że osoba bezdomna to nie jest tylko osoba, która mieszka pod płachtą brezentu czy śpi w parku. Bardzo dużym problemem w Japonii jest taka niewidoczna bezdomność, czyli osoby, które śpią w całodobowych kawiarniach albo śpią po znajomych, tudzież na przykład nie wiem, dwie noce spędzają u rodziców, a resztę śpią w jakimś tanim hostelu. To też są osoby, które w takiej czystej definicji są osobami w kryzysie bezdomności. Ale tak naprawdę nie są liczone przez rząd, bo japoński rząd liczy tylko te osoby, które śpią na ulicy, śpią w parku, więc też kiedy czyta się jakieś oficjalne statystyki, to te liczby są na pewno zaniżone i dlatego też japoński rząd ma podkładkę, żeby powiedzieć, hej, no ale to jest tylko kilkaset osób w Tokio, więc co to, problemu nie ma, ale niestety to nie jest takie proste. A możesz powiedzieć, czy to są raczej, jaki jest, czy to są ludzie raczej młodzi, czy to są starsi? Różnie, aczkolwiek moje pokolenie, czyli 30-latkowie, są coraz większą grupą, która nie radzi sobie, bo Japonia tak naprawdę od 3 dekad zmaga się z kryzysami, taką falą kryzysów i w ogóle raczej stagnacją ekonomiczną, więc to trochę tak jak u nas pod tym kątem, że młodzi ludzie rzadko mają umowę o pracę, raczej właśnie śmieciówki, brak jakiejś swobody, jeśli mówimy o dużych miastach, to raczej ludzie mieszkają w małych mieszkaniach, też nie jest tak, że rodziców stać na utrzymywanie swojego dziecka, jeśli muszą opiekować się swoimi rodzicami, dziadkami, a państwo też niekoniecznie bardzo w tym wspiera. Więc to jest takie błędne koło, że w pewnym momencie myślę, że też jest sporo osób. Jest to bardzo słabo zbadany temat. Ja tyle, co wiem ze swoich jakichś tam obserwacji, badań, rozmów z osobami, które się tym zajmują i na przykład pracują w organizacjach pozarządowych, ale na pewno jest cały ogrom niewidocznego problemu. Jakby trudno jest ocenić, co się dzieje, nie wiem, w 24-dobowych, w czynnych całą dobę kawiarniach z mango na przykład, czy w kafejkach internetowych. Nikt jeszcze tego po prostu nie zbadał, ale na pewno dotyczy to całego przekroju społeczeństwa. To kolejne pytanie od pani Magdaleny Tyszkiewicz-Konopki, również pozdrawiamy, tutaj już bardziej o książce, czy moglibyśmy powiedzieć kilka słów o polskim tłumaczeniu, jak wygląda na przykład to tłumaczenie w kontekście tych dialektów, o których wspominałem. Nie wiem, czy miałaś okazję podczytać tłumaczenie Dariusza Latosia. Czytałam. Nie wiem, to jest... Mi się bardzo dobrze czytało polską wersję, więc tutaj na pewno jest moja pieczątka jakości przybita. Zawsze jest to duży problem z
tym, jak rozwiązać dialektowe rozkminki, bo mimo tego, że nam się wydaje, że japoński to jest po prostu japoński, to w wersji mówionej one się bardzo różnią. Nie wiem, mi się wydaje, że tłumacz dobrze wybrnął. W sensie nie miałam takich zgrzytów i też nie było na siłę robionych jakichś takich niepotrzebnie udziwnień, bo to zawsze, my też często o tym debatujemy u siebie w redakcji Tajfunów, co zrobić, nagle brać jakiś śląski, czy kaszubski, czy poznański. Są książki, na przykład w jednej z książek Murakamiego, jeśli się nie mylę, jest tam Gwara Poznańska zamiast Kansai-ben, czyli dialektu z rejonu Kansai. Na pewno musiało to być niezłe wyzwanie, bo ja miałam, czytałam jakiś fragment po japońsku i ja po prostu tak czytam, to są fragmenty głównie mówione, to nie jest język tej narracji, dialogów, więc może tutaj masz jakiś kawałek, żeby przeczytać, czy tak widzę, że jakąś książka tam... Nie, no mam, ale właśnie, no właśnie to też wynika chyba z charakteru tej książki, że trudno jest wybrać taki jeden fragment, natomiast ja cały czas mam w głowie i to warto, na pewno ktoś, kto zna japoński, doceni bardziej, natomiast dla mnie zrobiło ogromne wrażenie, jak Yumiri czyta po japońsku. Tam słychać to, o czym też, co jest w tej książce, oprócz dialektów, czyli muzyczność ogromna, wyznaczana w zasadzie przez czy to odgłosy pociągów, czy to przejeżdżających pociągów, czy to przez odgłosy tego takiego w parku, takiego ping-pong i tych ogłoszeń takich parkowych, które tam, jak rozumiem, są. W japońskim są w ogóle bardzo ważne i uplastyczny tekst, więc ja nie miałam, tak sobie właśnie myślę, że jak czytałam tą książkę, no miałam niezbyt wiele czasu, to nie miałam takiego poczucia, że o, tu czytam tłumaczenie dialektu. Więc trudno mi jest teraz powiedzieć, ha, to jest na pewno było napisane w dialekcie, no bo to są różne wspomnienia, on wspomina różne swoje rozmowy z rodziną, rozmowy tak. Są między tymi osobami mieszkającymi w parku, więc też ja nie miałam takiego odczucia, że po polsku były jakieś zgrzyty. To trzeba by pewnie... Nie, ja miałem wrażenie, że to jest właśnie tak zrobione, jakby, że nie czuć tych dialektów, ale to nie jest jakby, to nie jest coś, co bym przeszkadzało. To było nagle zacząć udawać, wziąć jakąś taką gwarę czy dialekt polski, a wydaje mi się, że to wtedy często wychodzi sztucznie, że to w ogóle jest jeden z... Zależy, czasami to wychodzi dobrze, czasami nie, ale dla mnie chyba ta akurat zabawa dialekt, no nie wiem, że to jest chyba jedna z tych rzeczy, których się po prostu nie da oddać. Mhm. I nawet jakbyśmy, więc jakby te dialogi, one były napisane, nie wiem, jeśli ktoś czytał całość, to pewnie pamięta, które to były rozmowy, ale przez to, że tak jak wspominałam wcześniej, ta konstrukcja jest mocno nielinearna, też mówię o pociągach, te pociągi też są istotne, więc w tej książce. Więc jeśli ktoś był w Tokio i te ogłoszenia, które tam zaraz pociąg linii Yamanote wjedzie, więc to ona faktycznie... Nie pomyślałam o tym w ten sposób, ale ta muzyczność, o której teraz wspomniałeś, to jest... No właśnie mówię, ja nie słyszałem tego, dopóki nie posłuchałem, jak czyta to Yumiri, bez znajomości japońskiego, jakby to nagle zaczęło właśnie tak grać, w sensie tak dosłownie grać. Mieszkałam i bywam w Japonii regularnie, więc jak wjechało, nawet po polsku, że tam pociąg wjeżdża, to ja już czułam, jak stoję na tym peronie, więc... Mhm. Chyba co jest istotne, to, że tytuł japoński to jest w dosłownym tłumaczeniu jakby dworzec Ueno, JR Ueno, bo JR to jest takie, no tak jak mówiłam, PKP Japan Rail, wyjście jakby parkowe, czy wyjście ze strony parku jest JR Ueno Eki Koenguchi. No i więc on jest przy tym konkretnym wyjściu, na konkretnej stacji, którą ludzie kojarzą, gdzie jakby podróżują, jeżdżą do pracy, można pójść i stanąć przed tym wejściem i słyszeć, jak te, jakby, że mimo tego, że jest się poza dworcem, a perony są na zewnątrz, to słychać akurat linię Yamanote, bo jest najbardziej z brzegu, więc jest to takie bardzo umieszczone w konkretnym miejscu, w konkretnym kontekście i to jest chyba dla mnie jakby, by było to bez sensu, gdyby tak powiedzieć, o Koenguchi, o to zróbmy wejście ze strony parku, czy wejście parkowe, w polskim tłumaczeniu to w ogóle nie miałoby sensu, ale w japońskim kontekście to ma znaczenie, bo ludzie kojarzą, jakby, to też nie jest, ja też się zastanawiałam i tu mam pytanie, dlaczego to jest stacja, a nie dworzec,
bo to jest potężny dworzec, przez który przewalają się miliony ludzi dziennie. Więc mówimy tutaj o potężnej takiej Warszawa Centralna razy 15 czy 20. Też to musiałabym chyba Dariusza Latosia spytać o to, jestem bardzo ciekawa. No ale to też chciałam tylko tak podkreślić, że to jest ogromny stwór i twór ileś różnych linii krzyżujących się i metra i tak dalej, więc mówimy o potężnym węźle komunikacyjnym, a Jumiri bierze, stawia pineskę, mówi nie całe UE, no nie cała dzielnica, tylko tutaj. Więc to jest takie, nie wiem, dla mnie to było ciekawe pomyśleć sobie, że właśnie byłam w Japonii i poszłam sobie do tego wejścia i stanęłam i stanęłam te pociągi i że to jest tak bardzo osadzone w rzeczywistości, mimo że jest fikcyjną opowieścią. Powiem ci, nie odpowiem ci oczywiście na pytanie, dlaczego stacja, a nie dworzec, w sensie takim, że dworzec zazwyczaj chyba nam się kojarzy z tym środkiem, w sensie z tym, co jest wewnątrz, nie? Natomiast... Moje, wiesz, taka przemyśl, rozkminiałyśmy natomiast... sobie... No, natomiast u nas po prostu stacja, że lepiej też brzmi po polsku. Już też... U nas w ogóle pisałyśmy newsletter tajfunowy i poszło dworzec z Tokio UNO. W ogóle wszyscy dworzec. I jakoś tak, o, bo będzie to spotkanie o dworcu. I się tak przyzwyczaiłyśmy, a potem patrzę na... O Boże. No, mam właśnie. Zostanie. No, więc myślę, że to też Dariusza Latosia trzeba będzie przy okazji spytać, jak to było. Ja też nie pamiętam już, jak to było. Natomiast tutaj pani Karolina Kulawik też pozdrawiamy. W zasadzie pani Karolina nas też pozdrawia i zamówiła swój egzemplarz. Bardzo dziękujemy. Razem z dziewczyną z Konbini. Bardzo dobre połączenie. Tak, to są dwie książki, które w zasadzie mówią o Japonii inaczej. To są te z tej takiej strony właśnie nakłuwającej jakieś rany czy blizny niż takiej właśnie spadające płatki wiśni. Dokładnie, więc ja też polecam zdecydowanie. Obie też, i skąd wini też w tłumaczeniu Dariusza Latosia. Tak jest. Tak jest. Dobrze, to dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję Ci, Karolino, za udział w spotkaniu. Bardzo dziękuję Państwu. To nie jest ostatnie spotkanie w naszym cyklu Jesienią pobudzamy do myślenia. Widzimy się już w przyszłym tygodniu i z Japonii przejdziemy reportażowo już tym razem do Brazylii i będzie to rozmowa na temat książki Kolekcjoner porzuconych dusz, reportaże z Brazylii Eliany Brum. Będziemy rozmawiać już teraz z tłumaczem Gabrielem Borowskim i dziennikarką Joanną Gierakonoszko na temat właśnie Brazylii, a tymczasem zachęcam Państwa do wejścia na naszą stronę internetową, gdzie można kupić Stację Tokio UNO i inne książki z serii z Żurawiem po promocyjnej cenie, a e-book będzie wkrótce. Ja to powtarzam, dlatego że Państwo bardzo, naprawdę bardzo często o to pytacie. Dziękuję. Ja też jeszcze raz. Jakby były jakieś pytanka do mnie, czy myślę też do pana Mateusza, to jak najbardziej jeszcze zerkniemy, jak coś to się odniesie. Oczywiście, zwłaszcza, że ten streaming nie idzie sobie, tylko zostaje na naszym profilu na Facebooku i też u Tajfunów będzie i będzie można to sobie odtworzyć i w razie czego jeszcze o coś zapytać, będziemy reagować. Dokładnie, więc miłego wieczoru w takim razie życzę. Jasne, no miłego wieczoru.